Witam w środę, czyli dzień ślubu od pierwszego wejrzenia. Wiecie, że to już 9 odcinek programu wypuszczono wczoraj na playerze? I po 9 odcinkach to oni są dopiero tydzień po ślubie? W sumie na koniec tego odcinka byli. Ja nie wiem, jak oni się wyrobią w 13 odcinków. Zwłaszcza, że oni tam są na etapie muszę jakoś przebrnąć przez ten miesiąc, a od tego do absolutny rozwód to jeszcze droga daleka. W sensie może nie wszyscy, ale Julia i Tomasz na pewno. W dodatku okazało się, że od Julii, Tomek bardziej podpasował jej tacie, który wręcz nie mógł się z nim nagadać, kiedy dojechali do Ciechanowa. Panowie siedzieli do 5 rano, a Julia w tym czasie dawno już spała. Nazajutrz teść zabrał nowożeńców na wycieczkę po Ciechanowie. Co prawda Julia i Tomasz przytulali się tylko do zdjęć, zaklinając chociaż wirtualną rzeczywistość, ale teść z Tomkiem bawili się za to przednio. Później Julia odesłała Tomasza samego do Łodzi, zostając w Ciechanowie. Ze łzami w oczach mówiła, że nie chce robić niczego na siłę, a tak właśnie czuła. Widać, że coraz bardziej ciążył jej wybór ekspertów i próba przetrwania eksperymentu. Wyznała, że jej ciało buntuje się przed dotykiem Tomasza, a serce bije jej w negatywnym tempie. Czyli chyba jeśli Tomek ją dotknie, to jej serce stanie i ona wtedy umrze. Widzicie, do czego doprowadzają eksperci. Tomek w Łodzi zaprosił do siebie siostrę, którą powitał w butach zawiniętych od Aladyna. Być może wygnał je z nim w bryża, bo Aladyn na wytrawnego brydżystę w bajkach nie wyglądał. Żalił się siostrze, że Julia śmieje się z sucharów swojego ojca, a z tych jego już nie. Siostra stwierdziła, że Tomasz nie jest przyzwyczajony do takiej ilości nowych emocji i że wyraźnie nie wie, co z nimi zrobić. Julia nie dała na siebie długo czekać, otarła łzy i po 2 dniach przyjechała do Tomka pociągiem z dużą walizką, żeby od razu z nim zamieszkać. Tomek przez 2 dni rozłąki zdążył zatęsknić, więc ucieszył go widok żony. Natomiast Julia tak bardziej odetchnęła z ulgą, że go już nie było, a jak go zobaczyła, to perspektywa zatrzymania akcji serca wróciła jak bumerang. Dlatego, żeby uniknąć niepotrzebnych, potencjalnie śmiertelnych sytuacji, Julia postanowiła postawić na coś sprawdzonego i zachwyciła się brydżowymi pucharami Tomasza, dopytując, co skąd ma. Doskonale wiedziała, że opowiadanie o nich może mu zająć nawet i miesiąc, i później po prostu jak podczas terapii powie: nasz czas minął i będzie rozwód. Łatwo i bezboleśnie. Tomek oczywiście łyknął haczyk niczym wygłodniały szczupak. U jedynej zakochanej pary okazało się, że romantyczne zabiegi Roberta i niespodziankowy piknik podtruły żołądę Kanety. Nieprzyzwyczajonej do takiej ilości słodyczy dziewczynie aż się ulało i rozchorowała się w dzień wyjazdu z miejsca podróży poślubnej. Para postanowiła więc tę podróż przedłużyć, zatrzymując się w miejscu ich nocy poślubnej na 1 dzień, żeby nazajutrz w pełni sił wyruszyć w sentymentalną podróż do miejsca ich ślubu, na którym się zresztą poznali. Pal licho, że to ledwie 5 dni minęło, a oni już czuli sentyment i wzięło ich na wspominki. I ogólnie jedynie Aneta i Robert, jak się okazuje, nie musieli od siebie odpoczywać po tej podróży poślubnej. Wręcz przeciwnie, oni nie planowali w ogóle się rozstawać. Mosak za to wziął pełną odpowiedzialność za tak wspaniały dobór, bo jak wyznał, to kwestia znalezienia Anecie odpowiedniej osoby tak wszystko przyspieszyła. Niech lepiej smaruje do 2 pozostałych, zanim kolejni skończą z traumą pod tytułem małżonek z TVN-u. Jadąc ulicą, Aneta i Robert trzymali się za ręce, a Robert ryzykował ich życiem, zmieniając biegi jedną ręką, żeby tylko nie puszczać dłoni Anety. Na miejscu na nowożeńców czekała niespodzianka w postaci kolegi Roberta grającego im marsz weselny w świetle blasku świec. W drugim pokoju czekała też rodzina i znajomi Roberta. Także te niespodzianki to jednak jakaś sprawa rodzinna. Siostra Roberta oprowadziła Anetę po jej nowych włościach, pokazując jej nowy dom. Później podała im kolację i goście wyszli, pozwalając nowożeńcom celebrować wieczór w swoim towarzystwie. Okazało się, że w całym mieszkaniu wisiały już nawet zdjęcia z ich ślubu i mało tego, z podróży poślubnej, bo siostra Roberta chciała przyspieszyć etap poznawania się i od razu mieć szwagierkę na miejscu. Może i to się w końcu rypnie,
ale trzeba przyznać, że oglądało się ich całkiem miło. Nazajutrz razem robili śniadanie i razem po nim zmywali. Później Aneta czytała książkę, głaszcząc Roberta po łysince. Po czytaniu robili wspólne pranie. Aneta wyznała, że najfajniejszym w byciu żoną jest wyjmowanie gaci Roberta z pralki. Ja tam nie oceniam, co kto lubi. Aneta sama zaoferowała się wypresować mężowi koszulę. Także domowa rutyna dopadła ich zaskakująco szybko. Pamiętam jak dziś, jak mój były chłopak miał konferencję z ambasadorem z Austrii i też mu koszulę wypresowałam, że mu zostało na niej brunatne żelazko, a to biała koszula była. Presowanie to czynność niełatwa. Niełatwy był także związek Kasi i Pawła, a TVN poczuł się chyba trochę winny za podarowanie Pawłowi Kasi za żonę i postanowiono dać mu szansę na poznanie kogoś nowego, pokazując, w której mieszka klatce, w którym bloku i pod jakim adresem. Wiecie, jakby się jakaś stalkerka na miarę Igi trafiła, to już wie, gdzie ma czekać. Paweł osamotniony przez Kasię postanowił odwiedzić przyjaciół i chrześnicę. Zapytany przez nich, jak im się w małżeństwie układa, porównał ich relacje do wieży z klocków, która 2 sekundy później runęła z trzaskiem na ziemię. Choć to było iście wyborne porównanie, to Paweł nie za bardzo je rozumiał, myśląc, że wszystko jest między nimi git majonez. Jedynie jego podświadomość próbowała dawać mu znaki, wiedząc, co się kroi. Przyjaciele też chyba wyczuli, że coś jest nie halo i próbowali naprowadzić go na jakieś wnioski, ale nie pykło. Niedawny świadek Pawła twierdził natomiast, że chociaż Paweł lubi forsować swoje zdanie i stawiać na swoim, to z Kasią może być trudno, bo skoro Paweł ustaje na rzęsach na pstryknięcie palców swojej trześnicy, która pewnie nawet nie umiała pstrykać, to co dopiero zrobi na pstryknięcie żony. Kasi natomiast nie mogła ominąć wizyta u rodziców, chociaż nawet będąc u nich starała się opóźniać rozmowę, wymigując się głodem. Mama siedziała i patrzyła, jak je obiecując trzymać swoje milion pytań na początku języka za zębami. Wytrzymała jakieś 2 sekundy, później poszła już lawina pytań. Kasia nawet próbowała udusić się jedzeniem, żeby uniknąć odpowiedzi, niestety nie dała rady, więc powtarzała do znudzenia wyuczone zdanie, że to jest za krótki okres czasu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Kasia chyba specjalnie zabrała kamery do rodziców, chcąc pokazać widzom, pod jaką jest presją, bo matka faktycznie nie dawała jej spokoju. Pytała dosłownie o wszystko. Oboje rodziców zaznaczyło, że Paweł im się podoba i że ma być ich zięciem, bo takiego właśnie chcieli. I że cała rodzina uważa, że mają być razem, bo jak nie, to przez kolano i kablem od prodziża raz. Kidosy nie znają prodziża. Tata zachęcał ją do ustępowania mężowi, bo on ciągle ustępuje mamie Kasi, ale ona stwierdziła, że poszła po mamie i wyznała, że zamierza stosować na Pawle sztuczki psychologiczne, mówiąc mu, że się z nim zgadza, ale żeby i tak wyszło na jej. Później Kasia, biorąc sobie do serca uwagi rodziców i wizję kable, postanowiła zrobić Pawłowi sernik na przeprosiny i w te pędy zaprosić go do siebie, bo przecież tak blisko kominów, jak mieszka Paweł, przebywać nie mogli. Okazało się też, że Kasia czuje się jak w gimnazjum i wolała puszczać mężowi głucha, niż rozmawiać z nim przez telefon. Moja babcia też tak ma, puszcza w nocy sygnały, a później nie odbiera, że to niby nie ona puszczała. W każdym razie Kasia była zdeterminowana, żeby spełnić oczekiwania rodziców. Nawet sernik chodziła na oknie, a w zwiastunie widać było, że jakiś Pawłowi zawiozła, także rodzice będą zadowoleni. Ogólnie to był dość nudny odcinek, żeby nie powiedzieć flaki z olejem. Dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, czy życzenia rodziców Kasi wystarczą do podtrzymania małżeństwa z Pawłem. I co będą robić Aneta z Robertem, jak już wszystko upiorą i uprasują? Czyżby obiad? Jeżeli dobrnęliście do tego momentu, to zostawcie łapkę w górę, żebym wiedziała, że oglądaliście. Do widzenia, do zobaczenia, do jutra.